Każdego dnia każdy z nas wykonuje kilka lub kilkanaście różnego rodzaju gestów. Gesty odgrywają cenną rolę w komunikacji międzyludzkiej. Pozwalają nam komunikować się bez użycia głosu. Lecz co jeśli nasz znak zostanie nieodpowiednio zinterpretowany lub użyjemy go w nieodpowiednim momencie? Właśnie w takiej sytuacji podczas Igrzysk Olimpijskich w 1980 roku znalazł się bohater dzisiejszego odcinka – Władysław Kozakiewicz. Zacznijmy jednak od początku, ponieważ historia popularnego kozaka jest bardzo ciekawa. Witajcie w drugim odcinku podcastu Olimpijscy Herosi. Jeśli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków, które będą pojawiały się co dwa tygodnie, we wtorek. Przenieśmy się do roku 1953, ponieważ to właśnie wtedy, 8 grudnia, w Solecznikach, na terenie dzisiejszej Litwy, urodził się Władysław Kozakiewicz. Jednak kiedy Władysław miał 4 lata, cała jego rodzina przeniosła się jak wiele rodzin z tamtego regionu w poszukiwaniu pracy. Za chlebem Kozakiewiczowie dotarli do Gdyni, gdyż właśnie tam ojciec popularnego kozaka otrzymał pracę. Pracował na utrzymanie rodziny, jednak po pracy w zaciszu mieszkania był bardzo agresywny. Jak po latach wspominał Władysław Kozakiewicz, ojciec bił często jego, mamę, siostrę oraz starszego brata Edwarda. Być może dlatego, chcąc uciec od przemocy, starszy o 5 lat od Władysława brat Edward Kozakiewicz rozpoczął swoją przygodę z lekkoatletyką. Trenował skogotyczce oraz dziesięciobój, odnosząc nawet duże ogólnopolskie sukcesy, jakimi niewątpliwie są srebrny oraz brązowy medal seniorskich mistrzostw Polski. Pewnego dnia Edward zabrał ze sobą na trening Władysława, po to, aby ten nie rozrabiał na podwórku. W tamtym momencie Edward na pewno nie zdawał sobie sprawy z tego, jak daleko zajdzie jego brat. Władysław łączył treningi z nauką w technikum gastronomicznym, z czym łączy się kolejne tragiczne przeżycie Władysława Kozakiewicza. Jest grudzień 1970 roku. Przez Pomorze przetacza się fala strajków robotników. Do jednego z największych wystąpień dochodzi w Gdyni, gdzie w tym czasie mieszka i uczy się bohater dzisiejszego podcastu. Z okna technikum gastronomicznego widać było stocznię imienia Komuny Paryskiej, skąd 15 grudnia 1970 roku wyruszyli demonstranci. Kiedy Kozakiewicz i inni uczniowie usłyszeli strzały na ulicy, od razu doskoczyli do okien, obserwując sytuację na gdyńskich ulicach. W tym samym momencie w szkole rozbrzmiał komunikat, że uczniowie mają rozejść się do domów. Uczniowie, wśród których był również Władysław Kozakiewicz, dostali się w samo centrum niepokojących wydarzeń. Jak po latach relacjonował Władysław Kozakiewicz, gaz unosił się w powietrzu, padały strzały, latały kamienie, a kilka metrów od Władysława Kozakiewicza padł jakiś człowiek. Najprawdopodobniej była to jedna z 45 ofiar strajków z grudnia 1970 roku. Jak widać, dramatycznych wydarzeń nie brakowało w dzieciństwie kozaka. Być może właśnie to ukształtowało jego waleczny, sportowy charakter. Wróćmy jednak do wydarzeń czysto sportowych, gdyż ciężkie treningi zaczęły nareszcie przynosić zamierzone efekty. Przełomowym okazał się rok 1973. 20-letni ówczas Władysław Kozakiewicz otrzymał powołanie do kadry narodowej oraz podczas czempionatów w Warszawie zdobył tytuł Mistrza Polski w skoku o tyczce. Dzięki czemu dał się poznać solidnej strony przed Mistrzostwami Europy, które miały odbyć się w 1974 roku w Rzymie. Na Mistrzostwa Starego Kontynentu Polacy pojechali w bardzo mocnej trzyosobowej tyczkarskiej obsadzie. Wojciech Buciarski, Tadeusz Ślusarski oraz Władysław Kozakiewicz. Każdego z nich stać było na osiągnięcie bardzo dobrego rezultatu i w konsekwencji zdobycie medalu. Jednak ta sztuka udała się tylko kozakowi, który z Rzymu przywiózł srebrny medal, osiągając jednakową wysokość. Jak zwycięzca zawodów, niestety Rosjanin Kiszkun miał na swoim koncie o jedną zrzutkę mniej od Kozakiewicza i w rezultacie to on otrzymał złoty medal. Mimo wszystko srebrny medal można traktować jako duży sukces, gdyż Władysław Kozakiewicz miał dopiero 21 lat i były to jego pierwsze zawody tak wysokiej rangi. Wzrost formy przychodził ze skoku na skok, co mogło napawać kibiców ogromnymi nadziejami na dobry występ kozaka podczas zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. Miesiąc przed Igrzyskami odbywały się Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkoatletyce, na których Kozakiewicz po raz drugi w karierze z wynikiem 5 metrów i 50 cm zdobył złoty medal. Nadzieje kibiców na olimpijskie złoto były ogromne. Rozpoczął się olimpijski konkurs.
Niestety przed finałem spadł deszcz. Rozbieg był śliski. Przyszła kolejna skok Władysława Kozakiewicza. Kozak dobrze wyszedł w górę. Przeleciał nad poprzeczką. Niestety spadając uderzył nogą w tak zwaną skrzynkę, a więc metalowe zagłębienie, gdzie w ostatniej fazie rozbiegu zawodnicy wkładają tyczkę. Upór i sportowa ambicja Kozakiewicza nakazały mu skakać dalej, jednak zdrowy rozsądek i lekarz zawodów byli zdecydowanie przeciwko temu pomysłowi. Lekarz zabronił Kozakowi dalszych skoków, gdyż te mogły doprowadzić do późniejszej kontuzji, a w rezultacie nawet zakończenia kariery. Mimo wszystko Kozakiewicz z grymasem bólu na twarzy wziął tyczkę i kontynuował olimpijski konkurs. Niestety ze skoku na skok ból był coraz silniejszy. Ostatecznie Kozakiewicz zakończył przygodę z kanadyjskimi igrzyskami na 11 miejscu z wynikiem 5 metrów i 25 centymetrów. Jednak kibice nad Wisłą mieli inne powody do ogromnej radości. Mistrzem olimpijskim z wynikiem 5 metrów i 50 centymetrów został Tadeusz Ślusarski. Władysław Kozakiewicz był załamany, ale cieszył się sukcesem kolegi. Popularny kozak wiedział, że jego czas jeszcze nadejdzie, przecież miał dopiero 23 lata. Celem były Igrzyska Olimpijskie w Moskwie w 1980 roku. To tam miał spełnić się sen o złotym olimpijskim krążku. 4-letni okres, jaki oddzielał Igrzyska Olimpijskie w Montrealu od czempionatu w Moskwie, był jednym z najlepszych w karierze Władysława Kozakiewicza. 4 lata z rzędu zdobywał złoty medal Mistrzostw Polski, wygrywając m.in. z mistrzem olimpijskim Tadeuszem Ślusarskim. W tym czasie Kozakiewicz został również 2-krotnie halowym mistrzem Europy w 1977 oraz 1979. W końcu nadszedł wyczekiwany przez kozaka olimpijski rok 1980. Pierwszy duży sukces w 1980 roku Kozakiewicz odniósł 11 maja podczas zawodów w Mediolanie, gdyż jako pierwszy Polak w historii został rekordzistą świata w skoku o tyczce, uzyskując znakomity wynik 5 metrów i 72 centymetry. Niestety rekord przetrwał tylko 3 tygodnie, gdyż o 3 centymetry pobił go Francuz Thierry Vigneron. Kilka tygodni później miały rozpocząć się 22. letnie Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. Igrzyska wyjątkowe, gdyż przyjechała na nie bardzo mała liczba państw. Tylko 81. Wiele państw postanowiło w ten sposób zaprotestować przeciwko postępowaniu Związku Radzieckiego i jego działaniom, szczególnie w Afganistanie. Sytuacja polityczna na świecie była bardzo napięta, co przekładało się również na sport. Jednak napięta sytuacja nie mogła zadusić sportowej rywalizacji. Igrzyska rozpoczęły się 19 lipca. Lecz to, co najważniejsze dla Władysława Kozakiewicza, wydarzyć się miało kilka dni później. 30 lipca. Już przed zawodami wiadomo było, że Rosjanie za wszelką cenę będą chcieli doprowadzić do zwycięstwa swojego zawodnika, Konstantina Wołkowa, używając delikatnie mówiąc nieczystych zagrań, na przykład otwieranie i zamykanie bram stadionu, co powodowało zmiany kierunku wiatru. Jednak Władysław Kozakiewicz był tak zmotywowany, że nic i nikt nie mogło powstrzymać go przed zdobyciem olimpijskiego złota. Kozak pewnie pokonał kolejne wysokości. 5,35, 5,50, 5,60. Poprzeczka nawet nie zadrżała. Przyszła pora na 5 metrów i 70 cm. Moskiewska publiczność, która w dużej liczbie składała się z radzieckich żołnierzy, coraz mocniej gwizdała, tupała i buczała na polskiego tyczkarza. Jednak kozak robił swoje. Chwycił tyczkę, rozpędził się. Wyszedł w górę i przefrunął nad poprzeczką. Kiedy spadł na materac, wydarzyło się coś, co wszyscy kibice pamiętają nawet bardziej jak złoty skok. Kozakiewicz wykonał słynny gest, a więc położył lewą rękę na zgiętej prawej, pokazując Rosjanom tak zwanego wała. 70 tysięcy radzieckich kibiców zgromadzonych na trybunach zamilkło. Słychać było tylko radość małej grupki polskich kibiców. Jednak nie było to ostatnie słowo kozaka. Bez problemu pokonał również wysokość 5 metrów i 75 centymetrów, co zapewniło mu już oficjalnie złoty medal olimpijski, gdyż główni rywale Kozakiewicza, a więc Konstantin Wołkow i Tadeusz Ślusarski,
nie pokonali tej wysokości. Mimo złotego medalu, który Kozakiewicz miał już w kieszeni, postanowił nadal skakać. Chciał pobić rekord świata. Poprzeczka umieszczona została na wysokości 5 metrów i 78 cm. Władysław Kozakiewicz bez problemu pokonał tę wysokość i podczas jednych zawodów został mistrzem olimpijskim oraz rekordzistą świata. Chwilę po zakończeniu zawodów, późnym wieczorem, odbyła się ceremonia wręczenia medali. Upragniony złoty medal odebrał Władysław Kozakiewicz, a ex aequo na drugim stopniu podium stanęli Konstantin Wołkow i Tadeusz Ślusarski. Wielka radość na polskich ulicach, symboliczne zwycięstwo Polaka nad Rosjaninem. Jednak Rosjanie nadal wierzyli, że da się jeszcze odebrać medal Kozakiewiczowi. Ambasador radziecki złożył oficjalną notę dyplomatyczną, skierowaną do Edwarda Gierka, w której poruszył temat słynnego gestu Kozakiewicza i tego, że w swoim zachowaniu Władysław Kozakiewicz obraził naród radziecki. Rosjanie żądali odebrania medalu oraz wieloletniej dyskwalifikacji zawodnika. Władysław Kozakiewicz został poproszony o oficjalne wyjaśnienie całej sytuacji. Polska delegacja olimpijska wraz z zawodnikiem szukała jakiegoś racjonalnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Wpadli więc na pomysł, aby przekazać stronie radzieckiej, iż gest ten, jaki wykonał Kozakiewicz, jest polskim gestem radości. I w taki sposób zawodnik wyraził swoją radość po znakomitym skoku. Rosjanie przyjęli to stanowisko i cała sprawa zakończyła się dobrze dla Kozaka. Z radości ze złotego medalu oraz z tego, że cała sprawa zakończyła się szczęśliwie, polska ekipa olimpijska postanowiła to jakoś uczcić. Udała się więc na Plac Czerwony i przed mauzoleum Włodzimierza Lenina zaczęła podrzucać polskiego bohatera w szale radości. Po powrocie do kraju od władz otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Oficjalnie wszyscy cieszyli się sukcesem Kozaka. Nieoficjalnie jednak władze PRL uzależnione od ZSRR miały z tyłu głowy to, że Kozakiewicz pokonał radzieckiego tyczkarza, co zaczęło przekładać się na konflikt zawodnika z Polskim Związkiem Lekkoatletycznym. W rezultacie w 1985 roku, w bardzo niejasnych okolicznościach, Władysław Kozakiewicz został wykluczony ze struktur związku. Postanowił więc wyjechać do Republiki Federalnej Niemiec. Z uwagi na niemieckie korzenie, jakie posiadała żona polskiego olimpijczyka, cała rodzina otrzymała niemieckie obywatelstwo, co pozwoliło Kozakiewiczowi reprezentować barwy RFN. W zawodach międzynarodowych. Popularnemu Kozakowi udało się nawet ustanowić rekord RFN w skoku o tyczce. W taki sposób sportowa kariera złotego medalisty olimpijskiego dobiegła końca. Bilans tyczkarskiej kariery był całkiem niezły. Olimpijskie złoto, 4 medale halowych mistrzostw Europy, 7 złotych medali mistrzostw Polski i 27 złamanych tyczek. Na sportowej emeryturze Władysław Kozakiewicz pracuje jako WF-ista w jednej z niemieckich szkół. Kozakiewicz postanowił zająć się również polityką. W latach 1998-2002 był radnym miejskim w Gdyni. W 2011 roku kandydował do Sejmu, w 2019 do Europarlamentu oraz do Senatu. Za każdym razem jednak bezskutecznie.